Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co to jest SEO, jak je ustawić, jak może Ci pomóc w rozwijaniu Twojego kanału na YouTube. A na sam koniec pokażę Ci także narzędzie, które w fantastyczny sposób pomoże Ci ustawić to SEO, nawet jeśli dopiero zaczynasz. Zostań ze mną. No to przechodzimy do tematu SEO. Ale chciałabym zrobić dwa disclaimery, dwie rzeczy wyjaśnić. Po pierwsze, będziemy rozmawiać dzisiaj bardzo prostym językiem, aby szczególnie dla osób właśnie początkujących, jako że jest to YouTube dla początkujących, żeby tym osobom szczególnie pomóc w tym ustawianiu tego so. Więc To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, będę się starać nagrywać w taki sposób, żeby odbiór był jak najlepszy. Natomiast jeżeli będziecie słyszeć jakieś odgłosy w tle, to niestety, ale za oknem mam Rozbiórkę i nie mam na to wpływu, więc mam nadzieję, że wartość merytoryczna przewyższy po prostu jakość ewentualną tego dźwięku. Więc zacznijmy sobie od tego, co to jest te SEO. Co to jest w ogóle ten skrót SEO? SEO to skrót od Search Engine Optimization. Search Engine to jest um, jakby silnik wyszukiwarki, czyli silnik wyszukiwarki YouTube i Google, czyli te wszystkie algorytmy, to wszystko po prostu, co tam miele, te wszystkie nasze zapytania, nasze dane. I po prostu dopasowuje nasze treści, nasze filmy czy posty blogowe, jeżeli chodzi o Google, do tego, o co pytają ludzie. Czyli tutaj mamy search engine, a optimization, czyli ta, TO w naszym SEO, oznacza optymalizację. Czyli my, ustawiając nasze SEO, staramy się zoptymalizować nasze metadane w naszych filmach na YouTube. Pod to, żeby one do tych silników, wyszukiwarek docierały i żeby po prostu pasowały jako odpowiedzi na pytania widzów, tak? I jeszcze dla wytłumaczenia, co to są metadane, bo użyłam takiego słowa, metadane w filmach na YouTubie to jest chociażby tytuł, to jest opis, to są tagi naszego filmu, tak? to są nazwy playlist, te wszystkie rzeczy, które my gdzieś tam opisujemy, to są metadane, które te komputery, te algorytmy, to wszystko po prostu odczytuje. Więc my ustawiając nasze SEO, staramy się te wszystkie dane, które my tam wpisujemy, dopasować do tego, czego potrzebują widzowie, czego potrzebują ludzie w internecie, tak żeby te silniki wyszukiwarek, czyli te search engine'y Google'a i YouTube'a, żeby one po prostu chciały nasze filmy pokazywać widzom oglądającym. No i co nam to daje? Daje nam to przede wszystkim to, że nasze filmy mają większą ekspozycję po prostu na potencjalnych widzów, czyli YouTube czy Google po prostu pokazuje miniaturę naszego filmu częściej, dzięki czemu my, jakby nasze filmy są przed większą ilością osób pokazywane, dzięki czemu my możemy mieć większą ilość wyświetleń. Wiadomo, na to, czy ktoś kliknie, mają wpływ takie rzeczy jak klikalność naszych filmów, tak. Yy, to, czy nasze miniatury są fajne, czy temat jest chodliwy, czy jest w ogóle duża ilość wyszukiwań. Natomiast tutaj my staramy się po prostu dopasować te nasze dane, te nasze metadane do tego, czego ludzie wyszukują w tym danym konkretnym temacie. Kiedy ustawianie SEO jest szczególnie ważne? Moim zdaniem, ustawianie SEO jest najważniejsze, szczególnie jeżeli my. Zaczynamy. Nie jest to pierwsza rzecz, której jakby uczę moje klientki, chociażby w mentoringu, bo uważam, że wymyślenie dobrych tematów na filmy początkujące jest dużo ważniejsze, bo choćbyśmy nie wiadomo, jakie SEO wymyślili, to jeżeli temat po prostu jest niechodliwy i kompletnie oderwany od tego, czego potrzebują widzowie, to jakby te SEO nie ma sensu, natomiast jest to jakby kolejny etap, czyli jak już mamy dobry temat, nagramy go, wiemy, że to trafi do widzów, to teraz my technicznie staramy się jeszcze dać sobie takiego powera w postaci właśnie tego SEO, aby się w wyszukiwarce znaleźć. Dlaczego jeszcze osoby początkujące na początku swojej drogi na YouTubie, czyli powiedzmy te kilkadziesiąt, kilkaset do tysiąca subskrybentów, dlaczego te osoby szczególnie powinny tym SEO się też zająć? Dlatego, że one pozwala na to właśnie, żeby wyświetlać się w wyszukiwarkach, w Google, w YouTubie, czyli w tych miejscach, gdzie nam się pomimo wszystko tego, co nam się na początku wydaje, jest tam się znaleźć najłatwiej, bo my jesteśmy w stanie dopasować nasze treści do zapotrzebowania, do pytań, tak, natomiast jakby... Te filmy, które nie są tak bardzo odpowiedziami typowo na pytania naszych widzów, czyli takie filmy z opiniami i tak dalej, no to są filmy, w których my już często musimy mieć. Jakieś grono widzów, którzy obejrzą cokolwiek my nie wypuścimy. Więc SEO przydaje się szczególnie przy tych filmach takich podstawowych, przy filmach, w których my robimy jakiś tutorial, uczymy czegoś od podstaw. I tutaj właśnie osoby początkujące na YouTube, początkujące z filmami, albo takie, które już jakiś czas prowadzą kanały, ale nie widzą dobrych efektów, no to wtedy te SEO bardzo, bardzo może. Im pomóc, i przy okazji, moim zdaniem, jeszcze, jeżeli my ustawiamy SEO, zaczynamy siadać do tej pracy nad SEO, no to wtedy jakby też my zaczynamy wchodzić na inne toki myślowe i frazy kluczowe, o których też sobie powiemy dzisiaj, frazy kluczowe jakby krążą cały czas po naszej głowie, mamy taki, taką burzę mózgów i jesteśmy w stanie dużo łatwiej dopasowywać tematy treści. Naszych kolejnych filmów po prostu do zapotrzebowania widzów, bo po prostu myślimy o tym, tak? Nie ma czegoś takiego, że wymyślamy temat i po prostu go nagrywamy tak z drogi, tylko faktycznie myślimy o tym, jakie frazy, jakie pytania ludzie wpisują w wyszukiwarki. Jeżeli do tej pory te informacje są dla Ciebie przydatne, to koniecznie zostaw lajka pod tym filmem. No, i jak my ustawiamy te SO? Co to jest w ogóle ustawienie tego SO? To tak naprawdę mm, ustawienie korelacji między tytułem naszego filmu, opisem naszego filmu, a tagami naszego filmu. Ewentualnie jeszcze możemy tutaj jakby nazwy playlist i tak dalej, i tak dalej mm, używać. Natomiast główne czynniki to jest właśnie tytuł, opis i nasze tagi. W jaki sposób my to ustawiamy? No, przede wszystkim używając właśnie słów, fraz kluczowych. Które po prostu zawierają się w naszym temacie, temacie naszej niszy i naszego filmu. No i teraz czym są słowa kluczowe, czym są frazy kluczowe? Słowem kluczowe są na przykład pompki. To chodzi mi o ćwiczenie fizyczne, tak? Czyli to jest nasze słowo kluczowe. Fraza kluczowa zawiera już jakby dłuższy ciąg słów, tak, czyli na przykład jak nauczyć się robić mm, pompki. To już jest nasza fraza kluczowa, nie? E, więc my możemy takich e, słów, fraz kluczowych łączyć m, coraz e, więcej, możemy kilku słów e, m, użyć kluczowych, tak, żeby opisywać nasze filmy, żeby formułować nasze tytuły. Więc e, będzie część osób, część widzów, którzy na przykład w wyszukiwarkę wpiszą pompki, ale część widzów będzie wpisywała, jak nauczyć się robić pompki. Na przykład taki widz jak ja, bo ja mam teraz na przykład taką zajawkę na kalisteniczny temat, czyli pracowanie nad sprawnością ciała dzięki wadze własnego ciała, tak? No czyli na przykład ja wpiszę sobie, jak nauczyć się robić pompki, jak zrobić prawidłowo pompki, tak? Jak robić pompki w kalistenice. To jest kolejne jakby dodanie kolejnego słowa kluczowego, tak? Do naszego tytułu. Więc nasze tytuły, opisy i tagi powinny zawierać właśnie te słowa i frazy kluczowe, które interesują widzów, które faktycznie oni wpisują. Więc my się tutaj ustawiając te SEO, musimy się postawić w roli osoby, która zadaje pytanie w wyszukiwarce o ten dany temat. Dzięki temu te wszystkie search engine'y, ten Google i ten YouTube będą potrafiły po prostu połączyć, sparować nasze filmy z widzami, nie? z zapotrzebowaniem. I teraz pamiętajmy o tym, że te frazy kluczowe można podzielić na takie bazowe, ale też możemy stosować poboczne. I teraz dla mnie bazą na przykład tutaj będzie faktycznie pompki oraz jak nauczyć się robić pompki, ale ewentualnie ja mogę dodać właśnie jakieś takie poboczne jeszcze frazy kluczowe, jak na przykład w takim tytule jak nauczyć się robić pompki, mogę później za nim dodać kalistynika dla początkujących. Na przykład, tak? Albo jak schudnąć, albo jak zadbać o zdrowie, tak? To będzie nasz poboczny temat. Ludzie pytają o te pompki, ale my jakby kierujemy uwagę YouTube'a, Google'a na to, że my mówimy o tych pompkach, ale mówimy też o obszarze zdrowia, odchudzania itd., dalej, tak? Więc skupiamy się najpierw przede wszystkim na bazowym temacie, na bazowych frazach kluczowych, które chcemy ustawić, a później przechodzimy do tych kolejnych. I teraz zaczynamy zawsze od tego naszego tytułu, ponieważ on też ma największy jakby wpływ na klikalność tych naszych filmów, czyli na to, czy ludzie faktycznie wejdą, klikną i będą oglądać, tak? Bo tutaj, jeżeli chodzi o klikalność, najważniejsza jest miniatura, czyli obrazek naszego filmu plus ten tytuł. Bo niektórzy patrzą bardziej na obrazek, niektórzy bardziej na tytuł, który jakby chwyci ich za serce i sprawi, że klikną. Więc ten tytuł jest taki bardzo ważny, bardzo bazowy. I jak mamy już ten tytuł ułożony, to wtedy przechodzimy sobie do tego, że mamy opis. I teraz w naszym opisie, ja zawsze też moim klientkom mentoringowym pokazuję taki szablon opisu, co ja uważam, że powinno się w takim opisie znaleźć, ale podstawą jest jakby wstęp w tym naszym opisie, gdzie my możemy właśnie zadbać o SEO. I te SEO to tak naprawdę dwa, trzy zdania, w których my opisujemy. Co ktoś znajdzie w naszym filmie, używając słów i fraz kluczowych, które przypominamy, że cała to jest korelacja między tytułem, opisem i tagami, czyli używamy w tym opisie, w tych pierwszych dwóch, trzech zdaniach, fraz, słów kluczowych, które użyliśmy w tytule. I tutaj istnieje taka pułapka, żeby znowu nie wejść w tak zwany keyword stuffing, czyli w zapychanie opisu słowami kluczowymi. Pamiętamy, że opisy piszemy dla ludzi, nie dla e, algorytmów. Pomimo, że ustawiamy nawet teraz SEO. Musimy się zastanowić, czy ten opis będzie zrozumiały dla osoby, którego ewentualnie odczyta. Prawda jest taka, że bardzo niewielu ludzi wchodzi w opisy już teraz aktualnie. E, w shortsach moim zdaniem w ogóle. Ludzie nie wchodzą w opisy, natomiast jeżeli chodzi o filmy poziome, część osób tylko w nie wchodzi, ale pomimo wszystko powinniśmy je pisać dla ludzi, używając słów i fraz kluczowych, które mamy chociażby w tytule. Staramy się po prostu pisać takim zrozumiałym językiem. Jeżeli już mamy nasz opis, który zawiera nasz wstęp, co jest w naszym filmie, ewentualne jakieś tam rzeczy, o których wspominaliśmy w filmie, tak, linki do nas i tak dalej, no to później przechodzimy sobie do tagów. I to jest ten nasz trzeci etap, tej korelacji w SEO. Przypominam, tytuł, opis, tagi. Czyli do tych naszych tagów, w szczegółach naszego filmu, wrzucamy pojedyncze słowa kluczowe, które użyliśmy w tytule i w opisie już, czyli niech to będzie pompki, niech to będzie kalistenika na przykład, niech to będzie kalistenika dla początkujących i tutaj już mamy frazę kluczową, ale nie boimy się też właśnie dłuższych tych fraz kluczowych. Jak nauczyć się robić pompki? Wpisujemy i takie właśnie słowa kluczowe, czyli krótko, pompki, kalistenika, odchudzanie, zdrowie, cokolwiek, budowa sylwetki, budowa masy mięśniowej, tak? Tutaj może być redukcja, tutaj może być budowa masy mięśniowej, no, z różnych powodów ludzie trenują kalistenikę i robią pompki, tak? Więc tych, tych słów kluczowych możemy użyć, ale używamy także tych dłuższych, tak zwanych rozbudowanych fraz kluczowych, czyli jak nauczyć się robić pompki, jak zrobić pompki, jak zrobić pompkę, jak prawidłowo robić pompki. My w tagach mamy 500 znaków na to, żeby je wykorzystać do tego, żeby po prostu nakierować metadanymi hmm, YouTube'a, algorytm na to, o czym jest nasz film. Zdarzyło mi się, y, słuchaj, taki zarzut, że tagi w ogóle są przestarzałe i że YouTube w ogóle na nie nie patrzy itd., tak dalej, tak dalej. Każdy z elementów y, takich mniejszych, jak playlisty, jak ekran końcowy, jak tagi właśnie, one mają pół procenta, może procent, wpływu na to, jak radzi sobie nasz film, ale w połączeniu z innymi półprocentami i procentami, one składają się na całość tego naszego wyniku. Więc te szczegóły, te drobiazgi robią różnicę, tak? Prawdę odczuwam różnicę, jeżeli ja idę do mojej dziewczyny, która robi mi paznokcie, i ona pomaluje mi tylko na jakiś tam kolor paznokcie, a jest inaczej, jak ona po prostu się upiera, że ona mi prostu zrobi jeszcze chociaż na jednym paznokcie jakiś wzorek i będzie wow i faktycznie zawsze wychodzę i jest wow, tak? Więc te szczegóły robią różnicę, tak? Jeżeli chodzi o m, naszego YouTube'a, tak? Więc te tagi też ustawiamy, a jeżeli mamy świadomość jak działa SEO, czyli mamy świadomość, że jest to korelacja między tytułem, opisem tagami, no to tym bardziej chcemy te tagi Ustawiać mamy na to 500 znaków, wykorzystajmy je dobrze, możemy mieć takie mm, tagi, które są związane z naszym filmem, ale możemy mieć też stałe tagi, które są związane po prostu z naszą niszą, z naszym e, kanałem i to będą tagi, których będziemy zawsze używać. Zanim przejdziemy do narzędzia, które bardzo mocno pomoże Ci w ustawianiu właśnie SEO do Twoich filmów, to koniecznie napisz mi w komentarzu, czy jeszcze masz jakieś pytania o SEO, bo może się okazać, że tutaj powstanie część druga yy, i daj mi znać, czy masz już jakieś pomysły na ustawienie lepiej SEO w Twoich filmach. Może potrzebujesz jakiejś podpowiedzi, jeżeli chodzi o yy, frazy kluczowe, o słowa kluczowe. Daj mi znać w komentarzu, żebym mogła Ci pomóc ustawić Twoje SEO lepiej. Ok, i narzędziem, którego możesz używać do tego, żeby ustawić SEO jest oczywiście TubeBuddy. TubeBuddy to jest rozszerzenie do Przeglądarek, na przykład Chrome, bardzo popularny, i tak jest to rozszerzenie do przeglądarki, które po zainstalowaniu, po podłączeniu, ona nam się pokazuje po prostu w YouTube Studio oraz na YouTubie, gdzie my ustawiamy nasze filmy. I TubeBuddy ma wiele różnorakich funkcji, jak wyszukiwanie fraz kluczowych właśnie, jak wyszukiwanie dobrych tematów, ocena konkurencji, tak, jakie tagi konkurencja używa i tak dalej i tak dalej, ale jedną z funkcji właśnie mm, TubeBuddy jest także tak SEO Studio. I te SEO Studio pozwala nam na to, że jeżeli ty załadujesz swój film do mm, twojego kanału na YouTube, na twój kanał na YouTube, po załadowaniu tego filmu, klikasz sobie w SEO Studio i następnie wpisujesz frazę kluczową pod którą chcesz ustawić ten Twój film. Więc na przykład będziemy sobie wpisywać, jak nauczyć się robić pompki, i to będzie nasza fraza kluczowa, bo myślę, że ona będzie taką frazą kluczową, podstawową, tak? I klikamy sobie dalej. I tutaj on nam sprawdzi, czy my już w tytule naszego filmu mamy odpowiednio dodaną tą frazę kluczową. Więc jeżeli mój tytuł brzmi, jak robić pompki? No, to nie do końca będzie ta fraza kluczowa użyta. Więc ona nam podpowie, że mamy napisać sobie, jak nauczyć się robić pompki. Następnie my możemy sobie jeszcze dopisać chociażby właśnie kalistynika dla początkujących. Następnie przechodzimy sobie dalej. Ona po prawej stronie cały czas jakby podsumowuje ten wynik SEO, który my mamy i TubeBuddy ma tą funkcję, że jeżeli my wejdziemy na swój film czy film konkurencji, to my jesteśmy w stanie zobaczyć jaki jest ten wynik e, ogólny naszego SEO. No i oczywiście celem jest e, 100%, tak? Więc przechodząc dalej jak mamy ustawiony już nasz tytuł pod frazę kluczową, którą wpisaliśmy na początku, to przechodzimy sobie do naszego opisu. No i tutaj on też nam sprawdza, jeżeli już wcześniej wpisaliśmy opis, no to nam sprawdza, czy ta fraza kluczowa jest użyta. Jeżeli nie, no to my w tym momencie mamy sugestię, że musimy dopisać sobie tą frazę kluczową. Czyli na przykład w tym filmie, jak nauczyć się e, robić pompki, pokażę ci techniki progresowania w nauce. Pompek i pokażę Ci kilka rodzajów pompek, na przykład, tak? To może być nasz opis, i na przykład możemy jeszcze sobie dopisać, że jeżeli interesuje Cię kalistenika dla początkujących, znajdziesz ją na moim kanale. Koniecznie subskrybuj po więcej, na przykład, nie? No i mamy sobie ten opis, i on nam sprawdza, znowu daje sugestie, czy ten opis jest OK. No i przechodzimy dalej, i tutaj przechodzimy sobie do tagów, i on sprawdza, czy my mamy tą frazę całą wpisaną w tagach, tak? Potem możemy dodać frazy takie właśnie bazowe, jeszcze typu kalistenika dla początkujących. Same pompki, tak? Frazę kluczową, tag, bo tak naprawdę frazy i słowa kluczowe to, to są też tagi. My tego wyrażenia używamy zamiennie. Tak? W związku z tym tutaj my tych tagów dopisujemy, mamy 500 znaków na to, i on nam też tu będzie sugerował różne dodatkowe tagi. Musimy pamiętać o tym, że TubeBuddy występuje w wersji bezpłatnej i płatnej. W wersji bezpłatnej my zazwyczaj mamy trzy sugestie: tego jakie na przykład frazy kluczowe możemy dodać, czy tam powiązane tagi i tak Natomiast w wersji Pro i Legend już mamy nieograniczoną ilość tych podpowiedzi. Jeżeli masz taką możliwość, to ja zachęcam Cię do tego, żeby nie tylko zainstalować sobie wersję bezpłatną TubeBuddy, ale zamówić sobie na początek, wystarczy Ci zupełnie. Wersja Pro, bo ta wersja Pro, ona kosztuje 2,5 czy 3 dolary miesięcznie. Dla osób poniżej 1000 subskrypcji wiem, że tam jest 50% zniżki. Więc warto sobie po prostu zainwestować w to, tym bardziej, że na moim kanale znajdziesz playlistę, w której pokazuję, jak zainstalować TubeBuddy, jak z niego korzystać, jak wyszukiwać chodliwych tematów na filmy i jak też podglądać to, co robi konkurencja i po prostu analizować te działania dzięki TubeBuddy jest to jedno z dwóch takich właśnie narzędzi do SEO do wyszukiwarek do fraz kluczowych do polepszania, optymalizacji Twoich filmów, e, które tak naprawdę są rekomendowane przez samego YouTube'a w pewnym sensie, tak? Bo e, TubeBuddy jest certyfikowane przez YouTube. Więc bardzo mocno Cię zachęcam do tego, żeby korzystać nie tylko z całego studio e, w samym TubeBuddy, czyli tego o czym mówiłam przed chwilą, ale po prostu, żeby z samego TubeBuddy korzystać, bo jest to narzędzie po prostu niezbędne, jeżeli chcesz swój kanał rozwijać. Link do instalacji TubeBuddy, mój polecający link, znajdziesz w opisie do tego filmu. Tam także umieściłam playlistę, dzięki której nauczysz się właśnie jak zainstalować to rozszerzenie, ale także jak skorzystać z TubeBuddy przy dodawaniu każdego, dosłownie każdego twojego filmu na YouTube i przy robieniu rysyczu, czyli wyszukiwaniu tematów do twoich filmów. TubeBuddy pomoże ci także przy tym, aby nakręcić jak najlepszy film. Podstawowy na Twój kanał. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jaki numer jeden rodzaj filmu powinien znaleźć się na Twoim kanale, żeby znalazła się bądź znalazł w wyszukiwarce YouTube'a, Google'a i żeby Twój kanał zaczął się rozwijać, to jeszcze zobacz film, który zobaczysz teraz na ekranie, a dowiesz się, jaki film powinieneś, powinnaś nakręcić. Jako następny, do zobaczenia w tym filmie. Cześć.